Cześć. Cześć! Dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać na temat godzin wychowawczych, które są nie lada problemem dla każdego nauczyciela wychowawcy. I pitch polega na tym, żeby znaleźć fajną godzinę wychowawczą, ale nie taką dla nas, tylko taką, która naprawdę zainteresuje młodzież w szkole. Pewne tematy narzucone są odgórnie. Na przykład ostatnio duży nacisk kładzie się na doradztwo zawodowe, rozwijanie mocnych stron uczniów, czy też cyberprzemoc, bądź ostatnio szczególnie hejt w sieci. W sieci, dokładnie. I teraz takimi stronkami, gdzie możecie znaleźć całe scenariusze lekcji, jest wspominany już przez nas wcześniej Scolaris, ale dzisiaj szczególnie chciałybyśmy Wam polecić stronkę, która nazywa się Scenariusze Lekcji. Strona jest doskonała, ma bardzo ciekawe przygotowane lekcje. Co więcej, są one przygotowane bardzo kompleksowo, dlatego że dostępny jest scenariusz lekcji, kserówka, którą możemy zrobić młodzieży, którą w międzyczasie uzupełniamy z nimi i do każdej lekcji przygotowany jest filmik. Bardzo często w filmiku występuje albo jakaś znana osoba, albo osoba, która ma jakieś fajne osiągnięcia na swoim koncie. Nie zawsze musi być to osoba, którą znamy z telewizji, ale na przykład osoba, która weszła na jakąś wysoką górę albo dokonała czegoś niesamowitego dla siebie lub jak na swój wiek. Bo są tam osoby w różnym wieku i lekcje również skomponowane są w różny sposób. Na przykład hitem w mojej szkole była lekcja, w której trzeba było dopasować życiorysy znanych osób z tym, co robią teraz. Często te życiorysy były bardzo zaskakujące, bo były to życiorysy obfitujące w bardzo trudne doświadczenia z dzieciństwa, które tak naprawdę nie wpłynęły na osiągnięcie sukcesu czy kariery w wieku późniejszym. Jeśli chodzi o takie znane osoby, to wiem, że w jakimś takim programie wziął udział również Krzysztof Hołowczyc, który również nakręcił tak, serię dokładnie. Filmików. Była to seria o cyberprzemocy, bo tak jak tutaj właśnie na przykład bohaterem był Kuba Błaszczykowski, na przykład tych scenariuszy lekcji, tak tutaj z kolei promuje Krzysztof Hołowczyc akcję, która nazywa się 321 Internet i dostępna jest ona na stronce Sieciaki. Bardzo fajne filmiki, jest to 5 filmików, które opowiadają o właśnie cyberprzemocy, o nagrywaniu filmików, nagrywaniu innych i jakie ma to później konsekwencje właśnie dla samej młodzieży. I właśnie fajnie jest to również skomentowane przez Krzysztofa Hołowczyca. Myślę, że dla uczniów jest to też o tyle cenne, że jest to pewnego rodzaju autorytet. Jest na pewno oni chętnie to oglądają. Kolejnym takim filmikiem, tylko już tutaj może nie nawiązującym do stricte cyberprzemocy, natomiast ogólnie przemocy w szkole, to taka seria Bądź kumplem, nie dokuczaj, również już dostępna od paru lat. I tam też chyba piłkarze biorą udział, tak? Tak, jest właśnie super, bo tam zaangażowali się sportowcy, właśnie między innymi Grzegorz Krychowiak, czy na przykład Marcin Gortat i opowiadają, jak wyglądało ich dzieciństwo, jak wyglądała ich szkoła i z jakimi problemami się borykali. Także w bardzo ciekawy sposób można zaprezentować taki problem. Co więcej, są tam dostępne pewnego rodzaju statystyki, pytania dla uczniów, także można ich zaangażować. Temat jest bardzo jakby dotyczący, bieżący, dotyczący bardzo uczniów i ich problemów, także naprawdę chętnie uczniowie się w to angażują. Tym bardziej, jeśli mówią o tym takie gwiazdy sportu, właśnie jak Krychowiak, czy na przykład Marcin Gortat. Szczególnie dla chłopców, bo ja uczę takich dorastających chłopców i dla nich to były bardzo ciekawe lekcje i tak jak mówię, to sportowcy to duże autorytety. Tak, no nie obrażając nikogo, na pewno woleli posłuchać Krychowiaka niż po raz kolejny pani. Dokładnie. Kolejną taką serią filmików, którą chciałybyśmy Wam polecić, jest seria dostępna na kanale Labirynt Wybieraj Mądrze. Jest to seria udostępniona przez Mediatekę JP2. Filmiki są skomponowane z dwóch części, które możemy oglądać z młodzieżą z przerwą pomiędzy nimi, dlatego że w pierwszej części filmiku młody człowiek przedstawia jakiś problem, z którym musiał się zmierzyć w przeszłości. W drugiej części filmiku opowiada o tym, jak sobie z tym problemem poradził, czy żałuje decyzji, którą podjął w danej sytuacji. Tych sytuacji jest kilka, wszystkie te sytuacje są takie bardzo życiowe i bardzo adekwatne do życia nastolatka. Tak, to jest ważne właśnie, że nie jest to jakby wykład, tylko taki
problemy rówieśników, czyli z czym oni się też muszą zmierzyć. Tak, i nie są to filmiki w żaden sposób takie reżyserowane. Są to tacy autentyczni, młodzi ludzie, tak, którzy bardzo, w bardzo taki naturalny sposób, widać, że wcześniej nieprzygotowywany, opowiadają o tych różnych sytuacjach, z którymi się musieli zmierzyć. I również można w przerwie między tymi dwoma filmikami porozmawiać z młodzieżą, jak oni by się zachowali, jak myślą, że się zachowała osoba z filmiku, co powinna zrobić ich zdaniem, czy oni zachowaliby się podobnie, czy nie. Więc bardzo dobry początek do dyskusji. Dajcie znać, skąd wy czerpiecie inspiracje, czy macie pomysły na ciekawe godziny wychowawcze, być może sami jesteście autorami filmików bądź fajnych kart pracy. Jeżeli spodobały Wam się nasze pomysły, zostawcie nam łapkę w górę, a my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.